Słuchajcie, to nagrywanie tego filmu w tym roku to się bardzo źle zaczęło, dlatego że miałam prawie cały nagrany i padła mi bateria, więc muszę zacząć jeszcze raz, bo czasem nie wiem czemu jak pada bateria, to w ogóle znika cała taśma. Więc jeszcze raz, dzień dobry, witam w nowym roku, wszystkiego najlepszego wszystkim po świętach, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego na nowy rok. Mój nowy rok zaczął się po prostu w sposób totalnie szalony i na razie to szaleństwo trwa nie wiem jak długo. Tak. Widzimy się dzisiaj i widzimy się w poniedziałek w ulubieńcach kosmetycznych z zeszłego roku, bo dopominacie się bardzo, bardzo tego filmu. A teraz przejdźmy do Denka. Pierwszy produkt, który tutaj mam, to jest płyn micelarny z firmy Taupe. To jest płyn do mycia twarzy i oczu. Hipoalergiczny oczywiście, łagodzący zaczerwienienia do skóry wrażliwej, z rozszerzonymi naczynkami i z zaczerwieniami. Powiem Wam tak, to jest bardzo dobry płyn, 400 ml, kosztuje około 40 zł, więc jest dość drogi. Natomiast nie kupię go więcej, dlatego że mam wrażenie, że nie jest lepszy dużo niż ten produkt. Ten może odrobinę szczypie w oczy, ten prawie w ogóle. Natomiast to kosztuje 7 zł za 400 ml. Były takie duże opakowania w Biedronie na promocji. Dalej, jak mu tam. Mydełko z Bath & Body Works. Ja kupuję tylko na wyprzedażach ten. Ten egzemplarz kosztował 14,50, zapach white citrus, czyli cytrusowy, ale nie taki sztuczno-cytrynowy, bo takich zapachów nie lubię. Długo zapach utrzymuje się na skórze, ja wolę te w piance niż w żelu czy z drobinkami, dlatego że mam wrażenie, że tamte bardzo szybko się kończą. I to, co powtarzam zawsze, ja nie zauważam, żeby one super przesuszały, natomiast to jest bardzo dobry detergent, to jest mydełko, które bardzo dobrze usuwa zanieczyszczenia, na przykład jak mam resztki kosmetyków po makijażu na dłoni. Następny produkt to jest serum, czekajcie, naprawczo ujędrniający serum Avon Anew Reversalist. Ma takie fajne opakowanie, które się tak wykręca. Ostatnio kupiłam chyba szminkę z Kiko, w ogóle mam całą siatę produktów z Kiko, bo byłam miesiąc temu w Warszawie, jeszcze nawet nie zdążyłam jej rozpakować. Tak właśnie byłam, delikatnie mówiąc, zajęta. Tak. Seria Anew Reversalist to jest seria, którą ja miałam okazję zacząć testować w zeszłym roku, jak ona weszła, jak Gosia Socha zaczęła ją reklamować. Ja wiem, że jest dużo przeciwników pielęgnacji Avon, natomiast moim zdaniem jest tak jak z każdą firmą. Nie wszystkie produkty są dobre, nie wszystkie produkty są złe. I czasem warto coś spróbować. Tą serię ja lubię osobiście bardzo i bardzo lubię serię Clinical. Natomiast jeżeli chodzi o Reversalist, ten czerwony, one mnie bardzo dobrze nawilżają. To serum, nie będę wnikać w to, czy zawiera silikony, nie mam to opakowania, żeby Wam pokazać skład, nie wiem, być może zawiera, natomiast daje efekt bardzo dużego wygładzenia, absolutnie mnie nie zapycha i jak miałam małe ranki jakieś po wyciśnięciu jakiegoś wulkanu, to przyspieszało mi gojenie, nakładałam go pod krem na noc, użyłam też krem pod oczy z tej serii, ten, który ma ten rozświetlacz u góry w opakowaniu, w denku chciałam powiedzieć, w wieczku, natomiast nie mam opakowania, bo dałam mamie w nim próbkę innego kremu, który też kupiłam na noc. A to jest właśnie Anew Reversalist na noc. Używałam go właśnie razem z serum. Tu już praktycznie nic nie ma, może jeszcze troszeczkę go do wygrzebania. Pięknie, pięknie nawilża, cudownie pachnie, bardzo lubię cały zapach całej tej serii. Był dość lekki. W tej chwili przyznam, że kupiłam taki konkretny krem, który powinien który faktycznie tak nawilża mi buzię, że nie widać nawet zmarszczek mimicznych mi rano. Tak, takie czasy. Zużyłam kolejne opakowanie tego, to jest mgiełka wykańczająca, taka utrwalająca makijaż z Nexa Dewy Finish, jest jeszcze w wersji matte finish, czyli ta daje taki efekt rozświetlony, powiedziałabym, ta druga daje efekt matu. I powiem Wam tak, że ja generalnie ten produkt lubię bardzo, dlatego że on skleja makijaż do kupy, likwiduje pudrowość twarzy i go trochę utrwala. Natomiast nie jest to fikser pokroju, nie wiem, Kreolanu czy jakiejś innej firmy profesjonalnej, takie wiecie, lakiery a la do twarzy, które bardzo mocno trzymają makijaż. Na pewno nie użyłabym tego na pannie młodej. Natomiast ostatnio bardzo dużo używam też tej mgiełki z Avonu, dlatego że mam ich kilka i po prostu nie ma sensu, żeby leżały. A zmierzam w ogóle do tego, że ostatnio ja tak dużo mam czasu, że mój makijaż ogranicza się do zakrycia jakichś przebarwień i cieni pod oczami korektorem. A żeby to nie zjechało na kremie, to trzeba to wszystko przypudrować lekko. A żeby tego nie było widać, żeby się nie odcinał, jakby wiecie, ten korektor
od skóry i jeszcze na tym ten puder, to wtedy bardzo, bardzo nieciekawie wygląda. Moim zdaniem taki, wiecie, na pół zrobiony makijaż czasem wygląda gorzej, tym bardziej ktoś jest blady niż niezrobiony w ogóle. To spryskuję twarz właśnie mgiełką, żeby to jakby tak, wiecie, zlepić, żeby to się trzymało. I do tego celu używam tego, bo tak jak mówię, mam 3 opakowania i nie chcę, żeby mi się zmarnowało, mam tego zapas, więc mogę tego używać, a to troszeczkę oszczędzam, bo to jednak kosztuje chyba 40 zł za takie malutkie opakowanie. I zauważyłam, że jedyna różnica między tymi dwoma produktami jest taka, że ten trochę słabiej utrwala. Natomiast jeżeli chodzi o wykończenie, czyli o takie sklejenie, tu jest cała kupa nowych kosmetyków z przeróżnych firm, które po prostu siedzą i kwiczą. Ale zaczęło być w tym pokoju widać podłogę. Tu od 3 miesięcy nie było widać podłogi, tu stały wszędzie paczki z kosmetykami. Natomiast w tej chwili zaczęło już być widać podłogę, są postępy. Polecam, natomiast jako tańsza alternatywa, jeżeli nie szukacie typowego utrwalacza, to polecam ten. Teraz bardzo ciekawa rzecz, to jest balsam z firmy Vaseline. Firma Vaseline jakiś czas temu weszła do nas na rynek. Ja kiedyś parę lat temu przywiozłam sobie pierwszy balsam Vaseline chyba z Turcji, a potem chyba z Niemiec nawet. Dostępne są w Rossmanie, cena to jest około 25-30 zł. Pierwszy raz ten produkt zobaczyłam chyba na kanale Chloe Morello. Chloe? Wiecie, na pewno wiecie, o kim ja mówię. I to jest nic innego jak balsam do ciała w sprayu. W tej chwili mam drugą wersję, taką chyba z jakimś tam zbożem jakimś, z owsem czy z czymś, taką beżową. Natomiast tak, to jest najlepszy na świecie balsam dla osób, które się nie lubią albo nie mają czasu, cierpliwości balsamować, tak jak ja. Dlatego, że to się psika, to rozpyla coś ala takie bardzo lekkie mleczko i po rozpyleniu trzeba od razu szybciutko to wetrzeć w skórę. Nie zostawię absolutnie tłustej warstwy, można się od razu ubrać, skóra wygląda na nawilżoną, nawet wiecie co, rano czasem jak idę na przykład na... Ja mam w ogóle cienką skórę, zacznijmy od tego i jak się źle czuję, jestem zmęczona albo coś się dzieje w moim organizmie, to dostaję różnych takich brzydkich plam, przebarwień, skóra jest sucha, szara i w ogóle okropna, na ramionach wszędzie, na całym ciele i czasem na przykład rano jak idę na siłownię i widzę, że mam takie ramiona, wiecie, w jakieś takie ciapki, plamki, nie wiadomo co, to wtedy spryskam sobie tylko ramiona na tym i no, skóra wygląda zdecydowanie lepiej, wygląda na nawilżoną, jest nawilżona, ładnie te balsamy pachną, ten jasny pachnie, ten beżowy, co mam teraz, pachnie bardzo intensywnie, a zmierzam do tego, że później jak się spocę na treningu, to nie mam zacieków z balsamu białego, bo wiecie, czasem jak balsam jest dość ciężki, to on zostaje na skórze i się robią takie brzydkie zacieki, a to nie ma takiej opcji w ogóle. Dalej krem pod oczy, też z firmy Taupa, kosztował około 40 zł, czekajcie, jak rozkręcę, zobaczę, jak on się nazywał w ogóle. Dermo Face Futurist 30+. Krem przeciw pierwszym zmarszczkom pod oczy. Wyglądał tak, niestety był dość słaby, niestety nie nawilżał skóry pod oczami. Ten z Taupa był bardzo słaby. Maseczka skończyła mi się, Glam Glow biała, to jest do stosowania na całą twarz lub do stosowania punktowego na wypryski. I powiem Wam, że nie potrafię powiedzieć, czy byłam z tego produktu zadowolona, czy też nie, ale prawie na pewno go więcej nie kupię, właśnie ze względu na to, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy oby na pewno byłam zadowolona. Ta maska kosztuje około między 100, 150 a 200 zł, więc kupę siana zużyta. To jest maska na bazie glinki, tak jak powiedziałam, do stosowania punktowego lub na całą twarz. Ona mi starczyła na wiele, wiele miesięcy do stosowania punktowego. I tak, czasem miałam wrażenie, nie wiem, czy to też zależało od zmiany na skórze, bo czasem miałam wrażenie, że ona faktycznie w ogóle jakby ściąga opuchliznę, że ta zmiana robi się płaska niemal od razu i nie wychodzi, nie wykluwa się jakby. A czasem miałam wrażenie, że ja to tam mogę wysmarować i się nic nie dzieje, a potem, w sensie nie ma efektu, a potem miałam wrażenie, jak miałam takie, wiecie, stresowo-hormonalne tu na żuchwie, że jak wysmarowałam, to wręcz jeszcze jakby mi bardziej przesuszała tutaj w tych rejonach i wychodziło mi tego jeszcze więcej. Nie wiem. Tak szczerze mówiąc, ze wszystkich, które mam, bo mam i tą niebieską, zieloną, coś mi tu łaskocze, jaki włosek. Mam niebieską, zieloną i mam czarną, to chyba ta mi odpowiadała najmniej. Balsam z czego to był? Z Eveline Cosmetics Slim Extreme 3D Spa i to był chyba chłodzący. Ja miałam różne wersje tych balsamów, szczerze Wam powiem, że ja nie widzę między nimi różnicy, czy to jest ten niebieski serum, czy to jest
nie serum, czy to jest super skoncentrowany serum. One wszystkie są dla mnie takie same, czyli fajnie nawilżają, ujędrniają skórę, trzeba je stosować regularnie. Niektóre z nich zostawiałam taki trochę właśnie film na skórze, mam wrażenie, że jakby one zostają na skórze, wiecie co mam na myśli, że jakbym się potem spociła, czy zmoczyła, czy coś, to one tak spływają, skóra się robi taka śliska, no nie wiem. I ostatnie dwa produkty, użyłam jednego drugie opakowanie, drugiego pierwsze i powiem Wam, już wspominałam coś na ten temat, ale pomyślałam, że może dzisiaj powiem jeszcze raz. To są samoopalacze, to jest samoopalacz Avon Magic Tan. Szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy one są w tej chwili dostępne w katalogu, ale jeszcze niedawno były, bo były długo, ja byłam zdziwiona. Nie wiem, czy oni wyprzedawali zapas, czy co. One kosztowały teraz już na wyprzedażach po 16 zł, więc cena super. To jest Saint-Tropez. Samoopalacz bardzo sławny, w musie też. Jeden i drugi w trakcie rozsmarowywania zostawia na skórze kolor, co jest super, hiper fajne, bo widać, gdzie go nakładamy. Ja Wam powiem, że ja do tego stopnia polubiłam właśnie to, że jest ten kolor na skórze widoczny, czyli to nie zrobimy sobie plam, że w tej chwili jak mam jakieś tam samoopalacze czy balsamy brązujące, to tak niekoniecznie chętnie po nie sięgam właśnie ze strachu, że sobie zrobię kuku. Jeden i drugi bardzo dobrze się nakłada, zarówno ręką, jak i rękawicą do nakładania. Ten ma trochę taki bardziej właśnie efekt daje kolorystyczny, jakbyśmy wróciły z urlopu z nadmorza śródziemnego, taki wiecie, to jest taki brązowy efekt, brązowo-szary, dlatego że on ma w sobie też zielony pigment, taki oliwkowo-zielony. I ten zdecydowanie będzie fajniejszy dla osób bardzo bladych, które chcą dość delikatnego efektu. Natomiast ten z Avonu faktycznie tą opaleniznę daje trochę bardziej taką brązowo-pomarańczową. Nie pomarańczową, brzydką, tylko taką, wiecie, zdecydowanie bardziej samoopalaczowatą. Taką, wiecie, co ja mam na myśli. Ten, jak zmywamy rano, na przykład po nocy, spłukuje się w olbrzymim stopniu. I żeby on zostawał taki, jak on jest właśnie przed spłukaniem, to by było genialnie. Natomiast on się spłukuje i bardzo mało tego koloru zostaje. Naprawdę bardzo mało. Ja go kiedyś używałam chyba ze 3 dni z rzędu, żeby podkręcić ten efekt, a i tak nie było zbyt ciekawie. Ten jest bardzo intensywny, po zastosowaniu dwukrotnie jesteśmy już naprawdę brązowe jak murzyny. Jeden, drugi nie śmierdzi jakoś super mocno, ten jest taki tropikalny, ten chyba z kokosem czy z czym miał zapach, nie pamiętam już. Natomiast no, ten kosztuje 60, ten 150 czy prawie 200 za takie opakowanie duże. Są też mniejsze. Tego na pewno nie kupię, natomiast kiedyś, jak już właśnie wspominałam o porównaniu tych dwóch produktów, to żeście mnie namawiały na Fake Bake i myślę, że na dniach go sobie zamówię, żeby porównać. No mówię, to jest drugie opakowanie, jak będą jeszcze w katalogu, to na pewno zamówię na zapas. Tak, i słuchajcie, ja na pewno coś jeszcze zapomniałam, jeżeli chodzi o to denko. Zapomniałabym o jednym produkcie, który leżał przede mną w śmietniku, trafił do śmietnika. To jest Batiste w serii wersja Original, które ja kupiłam w Biedronie, jak one były za 9 zł. Zużyłam, ale powiem Wam, że bez większego przytupu, nie był zły, ale mówiłam Wam niejednokrotnie, że moim ulubionym z serii Batiste jest ten XXL Volume, bo on daje naprawdę busz na głowie. A że ja mam włosy bardzo długie, to taki busz jest mile widziany, jak je rozpuszczam. I parę osób kiedyś, jak mówiłam, że ten jest moim ulubionym, mówiło mi, że on... A, tu jest nawet napisane, OGs, z dodatkiem lakieru. Że właśnie ten lakier u nasady włosów dodatkowo spryskany z tym daje ten efekt push. Natomiast gdzieś kiedyś na jakieś... A nie, gratis dostałam. O, to jest jakieś niepewne informacje dzisiaj. Coś takiego, to jest Taft Stylist Selection. I to jest też suchy szampon dodający objętości. I on jest rewelacyjny. Co prawda ja go użyłam raz, więc nie chcę jeszcze siać za dużego zamętu, natomiast on faktycznie daje mega efekt na głowie, chyba jeszcze większy niż ten. Więc ja go potestuję, dam Wam jeszcze znać i na pewno, to znaczy na pewno, wszystko wskazuje na to, że to będzie mój nowy ulubieniec. Muszę zobaczyć, jaka jest cena tego Tafta i jak na jak długo starczy. Też mam wrażenie, że tego Tafta tak nie było widać na moich ciemnych włosach jak tego, jeżeli go gdzieś miejscami sprysnęłam za dużo. A opowiadałam Wam o tym, że nagrałam Wam dla Was jakiś fajny makijaż, a w zeszłym roku nagrałam taki fajny makijaż ze sztucznymi rzęsami, taki ara makijaż gwiazd, wiecie jak one to robią, że są takie glamour i wypsikałam sobie szamponem i tu nie wyczesałam, czego nie było tak na żywo widać, a odbiło się bardzo od światła tego studyjnego i miałam tu taką białą otoczkę i niestety film poszedł do kosza.
życie. Dobrze, dajcie znać, jak minął Wam Sylwester. Mój minął do 23 w pracy, a pierwszego w pracy byłam już o 8:30 rano, więc widzicie, takie jest życie. I też tyle na dzisiaj. Jak mówiłam, widzimy się w poniedziałek w ulubieńcach roku 2014. Do następnego razu.